Witajcie, moi drodzy, i zaraz się przestaniecie śmiać. Bardzo wiele osób było zadowolonych, czego nie rozumiem, ale było zadowolonych, że pani ministra Nowacka zdecydowała, iż nie będzie zadań domowych, a program szkolny będzie okrojony. Oczywiście produkcja idiotów w całej pełni. No ale ludzie się cieszyli. Ja nie wiem, czy warto się cieszyć, że się będzie miało głupie dziecko, no ale trudno. Ale okazało się, że to była ściema. Jedna wielka ściema. Więcej informacji o tym, co teraz wam powiem, znajdziecie na Facebooku Świadomi Jędrzejów. Jest taki portal Świadomi Jędrzejów. Zapraszam. Wszystko możecie sobie dokładnie tam wysłuchać. Tam są odpowiednie artykuły podane itd., itd. Ale do meritum. I cóż się okazało nagle? Okazało się, że nie będzie wolnego czasu w szkole i nie będzie mniej zajęć, bo od 1 września, o czym na razie sza, wchodzi nowy przedmiot. Tak się pięknie nazywa nauka o zdrowiu. Rzecznik praw pacjenta firmuje to, ten nowy przedmiot i teraz uważajcie. Nauka o zdrowiu będzie uczyć swoje dzieci o seksualności, o promocji szczepień, o szacunku dla osób LGBT. Takie są trzy filary nauki o zdrowiu. Co ma wspólnego LGBT ze zdrowiem? Nie wiem. Ale już dawno zobaczyłem, że tutaj już wszyscy chodzą w kłamstwie, więc nie dziwię się. Ale to nie wszystko, moi drodzy. To wszystko, co wam mówię, jest w odpowiednich przepisach. Więc jak ktoś kręci teraz głową i będzie mówił, że to nieprawda, sprawdźcie sobie na portalu Świadomi Jędrzejów, ale przekonacie się o tym. Mam nadzieję, że może się uda nie przekonać, ale przekonacie się o tym 1 września. Przedmiot jest obowiązkowy, czyli nie tylko będzie w szkołach publicznych, będzie w szkołach prywatnych, także w szkołach katolickich. Nie ma wyjątku. Wszyscy będą się musieli uczyć. W ramach tego przedmiotu, usłuchajcie uważnie, 35% rodziców w Polsce niech nie szczepi dzieci. A teraz słuchajcie, oto sposób na to, żeby was wykolegować. W ramach tego przedmiotu będą się odbywały obowiązkowe szczepienia dzieci. Tak jak ministerstwo ustali, bez powiadamiania rodziców. Fajnie? No to mamy totalitarny rząd. Ale słuchajcie, to nie wszystko. Uczniowie będą tworzyli listy osób sprzyjających LGBT i wrogich LGBT. Przecież to jest czysta komuna. To za komuny dzieci donosiły na rodziców, rodzice donosili na sąsiadów i teraz dokładnie to samo będzie się działo. Ja myślę, że się bardzo cieszycie, szczególnie wyborcy PO, lewicy, tej całej menażerii 13 grudnia będą się cieszyli. Przecież o to im chodziło, prawda? Nie o to wam chodziło? No nie wierzę, że jesteście tak głupi. Wiedzieliście, na kogo głosujecie i wiedzieliście, że oni szykują zamordyzm. Szkoła, ten przedmiot będzie tego uczył, że szkoła ma być przyjazna LGBT. Jeszcze się dziwicie? A czemu się dziwicie? Czemu się dziwicie, ludzie? Przecież o to chodziło. Dokładnie o to chodziło. Ja nie będę się pastwił nad tą menażerią 13 grudnia, bo szkoda mojego czasu. Powiem wam tylko tyle. Jako chrześcijanin to mówię teraz. Ci ludzie, wprowadzając te zasady, są absolutnie wrogo nastawieni do Bożego prawa. Oni się buntują przeciwko Bogu w sposób oczywisty.
I teraz posłuchajcie. Biblia mówi, że Bóg takich ludzi pozabija. Dokładnie. Bóg w Biblii takich ludzi pozabija. Więc jeśli chcecie ponieść śmierć, to trwajcie przy nich, a jeśli chcecie uratować swoje życie, to uciekajcie od nich, żeby i do was nie przyszedł sąd. To już nie przejdzie. Nawet na Zachodzie nie wymyślono takiego szaleństwa i nawet na Zachodzie nie ośmielono się zrobić takich rzeczy. Mało tego, przypomina mi się jedna rzecz, to mnie dopiero rozbawiło. W ramach nauki o zdrowiu będzie przedmiot ratowanie ludzi. I jak myślicie, kto będzie odpowiadał za ten przedmiot i kto będzie go nauczał? Nie słyszę. A teraz otwórzcie uszy, oczy i weźcie głęboki wdech. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I co to oznacza? Kasiorka tam leci. Za każdego, kto będzie stał jako nauczyciel. I dla szeryfa również, tego w czerwonych spodniach, kasiorka leci. No mamy wreszcie wszystko, kawa na ławę. Wszystko jasne. Ludzie, wy jesteście nienormalni. Po prostu nienormalni. A wasze dzieci będą zboczeńcami.